Cześć, mam na imię Olga i witam Was serdecznie na moim kanale YouTube. Mam nadzieję, że spodoba Wam się dzisiejsza praktyka, która jest praktyką bez okazji. Nie zawsze musimy chcieć wyciągać tyły nóg, wzmacniać się, pocieszać, budzić. Nie musimy mieć żadnego powodu, żeby wchodzić na matę. Nie musi być specjalnej okazji ku temu. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na krótką praktykę ogólną, którą możecie zrobić kiedy chcecie i która pomoże Wam troszeczkę wrócić do swojego ciała, poczuć je na nowo, rozluźnić się i złapać oddech. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dawajcie mi koniecznie znać, czy zrobiliście tę praktykę. Komentujcie, zostawiajcie po sobie ślad. Jeżeli chcecie, możecie wspierać mnie na Patronite, to dzięki temu tworzę te filmy. No, do zobaczenia na macie, a teraz usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam do praktyki. Rozluźnijcie barki, odłóżcie dłonie na kolana i tylko chwileczkę zostańcie ze swoim oddechem i ze swoim ciałem, tak żeby przełączyć się z funkcjonowania naszego normalnego na praktykę, tak żeby skupić całą naszą uwagę do wewnątrz, do naszego ciała, do naszego oddechu. Tak żeby skupić się tylko i wyłącznie na tu i teraz. Poobserwujcie tylko swoje ciało. Poobserwujcie swoje emocje, swoje samopoczucie, z którym wchodzicie na matę. Nie musicie na nie wpływać, nie musicie nic z nim robić. Postarajcie się je zaakceptować i po prostu przyjąć takim, jaki jest. Powoli złóżcie dłonie na klatce piersiowej. Możecie otworzyć oczy i 3 razy zaśpiewamy razem om. Głęboki wdech. O. Tylko wyciągnijcie ręce do sufitu, cały czas dłonie mocno razem, ściągnijcie łopatki, rozluźnijcie barki, mostek do przodu, wyciągacie się, możecie spojrzeć za dłońmi. Jeszcze raz głęboki wdech i z wydechem luźno ręce do dołu, zaplećcie dłonie z tyłu za biodrami, z wdechem delikatnie unosicie dłonie w górę, mostek do przodu. Tylko zostańcie chwileczkę tutaj. Rozluźnijcie dłonie i znowu wdech, ręce w górę. Z wydechem łokcie do boku, kąt prosty w łokciach, rozluźnione barki, zostajecie chwileczkę. I tylko wdech, ręce w górę, spójrzcie za dłońmi i skrzyżujcie ręce. Wydech, łokcie do dołu. Jeszcze 4 razy z oddechem. I tylko 2, wdech, góra,
Ostatni raz wdech. I zostajecie tutaj, rozluźnione barki, głęboki wdech. I skręcacie się w prawą stronę. Tylko skręcacie klatkę, zostańcie chwileczkę. Powoli wdech do centrum i wydech, druga strona, skręt. Powoli wdech, ręce w górę. I z wydechem dłonie na matę przechodzicie do klęku podpartego. Spójrzcie za prawym barkiem biodra na lewo. Za lewym barkiem, za lewą stopę. I jeszcze kilka razy prawa, lewa strona. Powolutku. Zatrzymajcie się. Zadrzyjcie palce od stóp i wdech biodra do góry, pies z głową w dole. Wyciągnijcie kręgosłup i poszukajcie stabilnej i mocnej pozycji psa z głową w dole. Naturalnie najpierw możecie pouginać kolana, prawe, lewe, przejść z nogi na nogę. Wyciągnąć nogę do tyłu, prawą, lewą, spokojnie. Na boki. Odłóżcie stopy na matę, stabilna pozycja. Luźno głowa, wdech, spójrzcie przed siebie i przechodzicie na początek maty. Wydech, skłon nos do kolan i wdech, ręce w górę, wyciągacie się. Wydech, luźno ręce do dołu. Wdech, ręce w górę, wyciągnijcie się. Wydech, skłon dłonie na matę. Wdech, plecy proste. I wydech, pies z głową w dół. Wyciągacie kręgosłup, luźno głowa. Wdech, spójrzcie przed siebie, przejdźcie na początek maty. Wydech, nos do kolan, skłon. I wdech, ręce w górę, wyciągnijcie się. Wydech, luźno ręce do dołu. Jeszcze raz, wdech, ręce w górę. Spójrzcie za dłońmi. Wydech, skłon dłonie na matę. Wdech, plecy proste. I wydech, pies z głową w dół. Wdech, prawa noga w górę, pięta wysoko, biodra równolegle. Odłóżcie prawą stopę i wdech, lewa noga w górę. Odkładacie lewą stopę i wdech przejdźcie na palce, na paluchy, pięty wysoko. Głęboki wdech i powoli przechodzicie do pozycji deski. Uginacie kolana i wracacie do tyłu, pies z głową w dole, cały czas pięty wysoko. Wdech, okrągłe plecy, deska, kolana ugięte i wracacie do tyłu. Jeszcze trzy razy. Ostatni raz. I zostajecie w psie z głową w dół. Powoli, prawa dłoń łapie za lewą nogę. Spójrzcie pod lewą pachę. Prawa dłoń na matę i lewa dłoń na prawą nogę.
Odłóżcie lewą dłoń na matę. I tylko prawa stopa robi krok w przód, tak między dłonie a stopy, w połowie drogi. Prawa dłoń na prawą nogę, lewa ręka w górę, trikonasana. Czyli znowu jesteśmy serem w toście. Całe nasze ciało jest w jednej płaszczyźnie, jakbyśmy byli między dwoma taflami szkła. Wyciągacie się i odłóżcie lewą dłoń z tyłu na biodra, lewy bark do tyłu. Wdech, lewa ręka w górę i przenosicie rękę do przodu, patrzycie za dłonią. Odłóżcie lewą dłoń na prawą nogę, na łydkę albo na zewnętrzną stronę prawej stopy, prawa ręka w górę. Trójkąt skręcony, biodra równolegle do krótkiej krawędzi maty, mocno wyciągamy prawy bark w górę. I uwaga, przejdziemy do półksiężyca skręconego, lewa noga do góry. Staracie się utrzymać równowagę. Nie jest łatwo. Odkładacie lewą stopę z tyłu, wdech, klatka piersiowa do góry. Jesteście w skręcie, prawa dłoń do tyłu, na lewą nogę i wyciągacie lewy bok ciała. Powoli wdech, ręce do boku i zrobimy duże śmigło. Odkręcamy się, ręce do boku i przechodzimy do półksiężyca. Prawa dłoń na matę, lewa noga, lewa ręka w górze. Możecie jeszcze spróbować złapać się za stopę z tyłu. Powoli odłóżcie lewą dłoń i lewą stopę na matę. Głęboki wdech i wydech, pies z głową w dole. I uwaga, lewa stopa robi krok w przód. Przechodzimy do trójkąta. Lewa dłoń na lewą nogę, prawa ręka w górze. Cały czas staracie się być skupionymi na oddechu i na tym, co się dzieje w waszym ciele. Jak poszczególne asany na was wpływają, co się zmienia w ciele i odkładacie prawą dłoń do tyłu na biodra. Wdech, prawa ręka w górę i przenosimy dłoń do przodu. Patrzycie za dłonią, biodra już równolegle do krótkiej krawędzi maty. Poczujcie tył lewej nogi. I odkładacie prawą dłoń po zewnętrznej stronie lewej stopy albo na lewą łydkę. Lewa ręka w górze. Możecie prawą dłoń przenieść delikatnie do przodu i unosimy, uwaga, prawą nogę do góry. Półksiężyc w skręcie. Odkładacie prawą stopę, wdech, klatka piersiowa do góry, patrzycie za lewym barkiem. Lewa dłoń do tyłu, na prawą nogę i wyciągacie prawy bok ciała. I powoli wdech, ręce do boku, duże śmigło, odkręcamy się, biodra do przodu, ręce do boku. I przechodzimy do półksiężyca. Lewa noga mocno na macie, lewa dłoń do dołu, prawa noga, prawa ręka w górę. Ugnijcie prawe kolano, złapcie za stopę z tyłu, ściągnijcie łopatkę i zostajecie chwileczkę.
Powoli odłóżcie prawą stopę, prawą dłoń na matę. Wdech, spójrzcie przed siebie i wydech, pies z głową w dół. Wyciągacie się, luźno głowa. Powoli dłonie wędrują do stóp z tyłu. Wdech, klatka piersiowa do góry, wyciągnijcie się i prawe kolano w górę. Wyprostujcie prawą nogę. 5, 4, 3, 2, 1. Uginacie kolano. Przyciągnijcie je mocno do siebie. Ściągnijcie łopatki. Powoli wdech. Prawe kolano do prawej strony. Spójrzcie za lewym barkiem. Wdech, kolano do centrum i wydech. Odkładacie prawe kolano na matę, wdech, ręce w górę i wydech, skłon dłonie w dół. Tylko przechodzicie do psa z głową w dole. Wyciągnijcie kręgosłup. I powoli dłonie wędrują do stóp z tyłu. Skłon. I wdech, ręce w górę, lewe kolano do góry. Prostujecie lewą nogę. 5, 4, 3, 2, 1. Uginacie kolano i przyciągnijcie tylko kolano do klatki. Powoli odpuszczacie lewą stopę, wdech, ręce w górę i wydech, skłon, luźno dłonie w dół maty, wracacie do psa z głową w dole. Odłóżcie kolana na matę, usiądźcie na piętach z tyłu i zostańcie w dziecku, czoło luźno na macie. Rozluźnijcie się. Skupcie się na oddechu. Zobaczcie, co ta spokojna, regeneracyjna pozycja może Wam przynieść, może Wam dać. Powoli wdech, klęk podparty, pies z głową w dół. Skrzyżujcie stopy na początku maty i usiądźcie w siadzie skrzyżnym. Głęboki wdech, wyciągnijcie się mocno. Złapcie się za łokcie, ściągnijcie łopatki, mostek do przodu. I tylko trzymacie się za prawe ramię, prawa dłoń do tyłu. Wyciągnijcie prawe ramię. I powoli złapcie za lewy łokieć i lewa dłoń w dół do pleców. Poczujcie, jak się wyciąga całe ramię. Powoli wdech, ręce w górę. Spójrzcie za dłońmi i wydech. Luźno ręce do dołu. Odłóżcie dłonie na kolana, palce wskazujące z kciukami, mostek do przodu. Te trzy paluszki razem. Brodę cofnijcie do dołu. I tylko długi, spokojny oddech.
Głęboki wdech, odłóżcie dłonie na mostek. Namaste, ja Wam dziękuję pięknie, a Wy spokojnie przejdźcie do Savasany i odpocznijcie.